Jak zwykle dziękujemy bardzo pierwszemu piętru Centrum Myśli Jana Pawła II za y, serce, za przygotowanie tutaj wszystkiego i za to, że możemy tutaj być. Y, dzisiejsi goście to ojciec Radosław Broniek, dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych. Który to ojciec Dominikanin? Dzień. Doktor Włodzimierz Szyszkowski, psychiatra, wykładowca seminaryjny, współpracujący z egzorcystami z ogromnym doświadczeniem na styku psychiatrii i opętań. Witamy serdecznie. Pan Michał Konrad dojeżdża za chwilkę się wśród nas pojawi. Reżyser i twórca filmu Jak Pokonać Szatana i najnowszego filmu, który miał premierę wczoraj filmu Mateo. Za chwilkę się pojawi. Pan Marek Zając bardzo przeprasza wszystkich Państwa i prosi o wybaczenie, ale niestety nie udało mu się dzisiaj do nas dotrzeć. Żałuję. Nie ma odkupienia. No właśnie, szatan nie śpi, więc. Odkupienia nie ma dla pana Marka Zająca dzisiaj. Tytuł debaty. Gdzie jest szatan? Spotykamy się w takim szczególnym czasie przed. Wszystkimi świętymi i przed Halloween, można powiedzieć. Większość z nas, katolików, bo tak chyba mogę powiedzieć, upatruje szatana w wydrążonej dyni, w tym wszystkim, co się wokół dzieje. Co Państwo na to, czy szatan na początku XXI wieku mógł się skryć właśnie w wydrążonej dyni? Może ojciec dominikanin? To jest lekko prowokacyjne, oczywiście, pytanie, natomiast może ja bym zaczął od czegoś innego. Tak, nie wiem, czy to jest dużo osób na te warunki tutejsze, czy mało, ale takie jest moje doświadczenie też, uczestnicząc w różnych spotkaniach, czy oglądając różne spotkania, że ta tematyka dotycząca szatana, diabła jest dosyć popularna od ładnych paru lat. Jestem ciekaw, gdybyśmy tutaj zrobili spotkanie, gdzie jest Pan Bóg. To jestem ciekaw, czy, czy tyle osób by też przyszło. Ja bym taką chciał najpierw, pierwszą uwagę, jeśli mogę ze swojej perspektywy powiedzieć coś takiego, że mam wrażenie, że jesteśmy troszeczkę, przynajmniej mówię o patrzeniu ze strony Kościoła, ze strony osób wierzących, w takiej perspektywie, gdzie z jednej strony. Przynajmniej moim zdaniem, od ładnych kilku lat mówi się na temat zagrożeń duchowych, na temat działania szatana w różnych kontekstach. Także na przykład przy okazji Halloween, które, z którymi teraz mamy do czynienia. Ale mam też wrażenie, że równocześnie czasami zbyt łatwo się identyfikuje działanie szatana w różnych miejscach, w różnych przestrzeniach, właśnie powstają pewne katalogi zagrożeń duchowych. I z jednej strony jest na pewno tak, że od jakiegoś czasu jesteśmy bardziej wrażliwi na taką tematykę. Jesteśmy bardziej wrażliwi na kwestie magii, okultyzmu i tak dalej i ale z drugiej strony mam takie poczucie, że niekiedy bywa tak, że zbyt łatwo się pewne skomplikowane zjawiska interpretuje właśnie w takim kluczu, że się trochę właśnie demonizuje i ja bym był bardzo ostrożny tutaj żeby wskazywać palcem czy w tej dyni czy w tamtej jest obecny diabeł. Ale druga sprawa, jakby z tym związana, może takie zrobię zastrzeżenie, żeby to było jasne, że jestem ortodoksyjny w wierze, jak najbardziej wierzę w istnienie szatana jako zła realnego i osobowego. Czyli złego ducha, który istnieje, który ma realny wpływ, który jest nieprzyjacielem Pana Boga. Natomiast, właśnie z drugiej strony, mam takie poczucie, że w, w, w wielu sytuacjach, czy w debacie, czy w takim naszym codziennym doświadczeniu, czasami kwestie zła się bardzo banalizuje. I zjawiska, które są poważne, które są naprawdę związane właśnie z jakimiś na przykład rytuałami, praktykami, które mogą być związane na przykład z oddawaniem czci szatanowi, jak to bywa na przykład w pewnych praktykach satanistycznych, że się banalizuje kwestię zła. To znaczy, to jest to, co Louis pisał chyba we wstępie do listów Starego Diabła, do młodego, znakomitej książki, że albo jest tak, że się w odniesieniu do szatana, Wszędzie go widzi, czy nadmiernie go widzi, albo jest tak, że się w ogóle nie widzi jego działania. To taka może moja y, uwaga, taka wprowadzająca trochę, żeby troszeczkę pokazać, w jakiej perspektywie my się tutaj poruszamy, y, tropiąc szatana, gdzie on ewentualnie dzisiaj może być. Panie doktorze, a pana zdaniem, y, czy to te, te zabawy z dynią halloweenowe mogą być zagrożeniem dla współczesnego człowieka, czy mogą grozić opętaniem, czy raczej chorobą psychiczną? No Ja chciałam najpierw zacząć od tego, sprostować. Pani powiedziała, że ja jest, mam ogromne doświadczenie, trochę przesada, no ogromne, ogromnego doświadczenia nie mam, mam doświadczenie, to znaczy, ja współpracuję z, 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 w tej chwili z, z jednym egzorcystą. Wprowadziłem też warsztaty dla egzorcystów na temat zaburzeń psychicznych. Ja Ale nie mało jestem... psychiatrów takie doświadczenie w ogóle ma. To znaczy, tak. Ja bym powiedział, że mało psychiatrów ma odwagę na, ten, na te tematy mówić, albo wręcz z powodów. E, taki, takiego rozumienia naukowości, że to, co jest duchowe i to, co jest, umyka się po, poznaniu naukowemu, nie, jest, nie, pow, nie, powinien, nie, powinno, e, nie powinno na ten temat zabiera, zabierać głosu medyk czy naukowiec. Więc to może być zarówno, tak, tak chyba powód jest, chociaż, chociaż myślę, że często za tym kryje się po prostu brak, brak doświadczenia, bardzo wielu psychiatrów nie porusza tej tematyki. Do niedawna jeszcze w ogóle uważało się, że np. w w psychiatrii w ogóle nie było mowy o sprawach duchowych. W tej chwili żyjemy w czasach na szczęście, że... Docenia się współpracę psychiatry, psychologa z duchownym, i w najnowszym, na przykład, wydaniu psychiatrii trzytomowej, jest rozdział, który napisał profesor De Barbaro, który jest kierunkiem kliniki w psychiatrycznym Krakowie, w którego w zespole terapeutycznym jest ksiądz doktor Prusak, znakomity psychoterapeuta jezuita który wręcz pisze, że jest bardzo zalecana współpraca psychiatry z duchownymi. Także ja muszę powiedzieć, że tu nie chodzi o to, że, że psychiatrzy no, coraz chętniej zabierają głos, ale rzeczywiście bardzo wielu nie chce występować na przykład w takich właśnie audycjach. Tym bardziej, że muszę powiedzieć tak, że ja mam, ponieważ no, ja można, że do tych odważniejszych, odważniejszych a poza tym no, mam to doświadczenie, dlatego że właśnie od ponad 5 lat byłem wykładowcą psychologii pastoralnej. W zasadzie to nie była psychologia pastoralna, ale właśnie taka, taka propedeutyka psychiatrii dla kleryków szóstego roku w, w, w seminarium warszawskim. I, i, i także no, z, z tą tematyką, zresztą to mnie bardzo interesuje. To, i, I dlatego. Na przykład przyjąłem Pani zaproszenie, bo mam, miałem kilka propozycji. Takich na przykład, no, gdzieś tam w telewizji pokazano, że jakiś człowiek, na przykład niedawno była taka historia, że człowiek zabił swoją matkę, próbując wypędzać z niej diabła. No i po prostu Pan dziennikarz, redaktor kazał Pani dziennikarce młodziutkiej zrobić na tych to prawda? Ona do mnie zadzwoniła. No, ja oczywiście zorientowałem się, że ta pani nie ma zielonego pojęcia o temacie i odmówiłem, no bo to nie może być na nazwanie sensacji, prawda? Także tutaj, natomiast proszę jeszcze, przypomnieliśmy to pani pytanie, bo troszkę mówiłem Czy, wstęp czy te zabawy halloweenowe z dynią, ze strachami, z duchami, rzeczywiście mogą być źródłem opętań? Wie pani, no, to jest pytanie, na które absolutnie nie, 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 nie odpowiem. Natomiast y, ja bym powiedział tak, że y, po pierwsze, trzeba wyjaśnić co to, co to jest opętanie, prawda? Więc opętanie. wyjaśnimy. Tak. Y, no więc w zasadzie można, można te. Y, z punktu widzenia, nawet zrobiłem taką ściągę, żeby tutaj się przeczytałem dużo literatury w ogóle, czytam cały czas na ten temat, ale opętanie, opętanie diabelskie według teologów jest to stan, w którym, tutaj zacytuję, szaleńczy, gwałtowny lub plugawy stan ludzi, nad którymi kontrolę sprawują moce diabelskie, prawda? Natomiast według psychiatrów opętani z zespołem psychopatologicznym, zaraz powiem o co tutaj chodzi. Jest jeszcze oczywiście, antropolodzy opętanie nazywają kalczeband syndrom, czyli syndrom uwarunkowany kulturowo. Opętanie pod różną nazwą, ale mniej więcej tu na język polski tłumaczyć possession angielskie czy inne, jest znane we wszystkich kulturach. W antropologii dlatego o tym często opisują to, to, to zdarzenie, i to też oni z, z, ze swojego punktu widzenia to, to widzą. Natomiast w, Stało się tak, że jak państwo widzicie, istnieje klasyfikacja chorób międzynarodowa, którą my się posługujemy, to jest tzw. ICD-10, czyli International Classification of Disease numer 10, w której przed bodajże 15 czy 20 lat, już nie pamiętam, po raz pierwszy prowadzono kategorię trans i opętanie. Według mnie i wielu moich kolegów i psychiatrów zrobiono to niepotrzebnie, bo to spowodowało ogromny zamęt. Cóż to jest? No, to jest stan, który kiedyś mieścił się w kategoriach histerii. Tutaj też, ponieważ no, na temat psychiat, psychiatrii media tworzą straszliwe zamieszanie pojęć. Histeria, to słowo zostało za, zastąpione, z innymi słowami, o których powiem, dlatego, że nabrało pierwotnego znaczenia. Natomiast histeria, którą zajmował się Freud, na przykład, to była bardzo ciężka nerwica, która mm, e, 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 Słowo histeria z greckiego histeron Macica, według teorii Hipokratesa, miało polegać na tym, że dotyczy głównie kobiet i Macisa wędruje po ciele i zatyka odpowiednie otwory, dając różne dolegliwości. W związku z tym można powiedzieć, że Janet nazwał histerię wielką symulantką, ale nie pacjenta, który cierpi na histerię, tylko ta choroba rzeczywiście, jak gdyby demonstruje się pod różnymi postaciami. Natomiast przyczyna jest neurotyczna, to znaczy i w tej chwili zastąpiono słowo histeria, rozbito na historyczną, rozbito na dwa pojęcia: na zaburzenia dysocjacyjne i zaburzenia konwersyjne. Zaburzenia konwersyjne to są zaburzenia nerwicowe dotyczące ciała. Więc na przykład może być paraliż yy, dawniej histeryczny, konwersyjny. Na, na, na przykład pod wpływem stresu może ktoś mieć dostać, dostać paraliżu, może dostać bez głosu. Wszyscy, wszyscy w pewnym sensie troszeczkę możemy to zrozumieć. Pod wpływem stresu, bardzo często, jeżeli Państwo przeżywaliście silny stres, byliście świadkami jakiejś katastrofy, śmierci, tragedii i tak dalej, albo na przykład z pewnego lęku, wią, głos więznie w gardle, nie możemy wydobyć głosu, prawda? U osoby cierpiącej na zaburzenia konwersyjne, to jest bardziej dramatyczne, ale ten człowiek nie może mówić, prawda? I to może trwać od kilku minut do yy, nawet kilku miesięcy. Yy. Może być ślepota historyczna, czyli ślepota konwersyjna. Może być, w... natomiast w sensie i to dotyczy zaburzeń ciała, prawda? mogą być bóle, parestezje, porażenie. Na przykład słynny przypadek Anny O. Freuda to był przypadek właśnie konwersji, czyli czy porażenia paraliżu ręki u dziewczyny, która opiekowała się chorym, ja to, to szczegółowo mówię, że państwo rozumieli na czym polega mechanizm powstawania tego. Ona się opiekowała, to była pani z arystokratycznego domu, takiego paternalistycznego, ojciec był osobą bardzo ważną, ona się opiekowała chorym ojcem. I mm, jej się przyśniło, że ojciec umarł. I ona się obudziła ze sparaliżowaną ręką. Oczywiście Freud w wyniku e, analizy, m, marzeń sennych i tak dalej, doszedł do wniosku, że to było tak, że ona powiedziane jest, że według, według Freuda my w snach realizujemy myśli czy życzenia, których byśmy nie odważyli się w świadomości wypowiedzieć, więc to, oczywiście to jest może strywalizowane i sprymityzowane, ale tak to wtedy było. I ta Anna oś obudziła, ponieważ no, podniosła we śnie, ale uśmierciła swego ojca, ponieważ jej się przyśniło, że on umarł, to znaczy, że ona go zabiła. Prawda? To jest typowy przykład wyparcia dysocjacji. Ja, na przykład może być dysocjacyjne zaburzenie pamięci, że człowiek pod wpływem silnego stresu. Traci pamięć. Ja miałem na przykład pacjenta, który jechał samochodem do Warszawy, bardzo się spieszył. To był człowiek, który musiał zdążyć na zebranie, na którym miał złożyć podpis, miał dojść do transakcji rzędu kilku milionów złotych. I on się spóźnił na to, na, to, na to zebranie i został przyjęty do naszej kliniki. Miał całkowitą niepamięć, kim jest. Co się z nim dzieje, i tak dalej. Nastąpiło z powodu bardzo gwałtownego stresu dysocjacja, czyli rozszczepienie części psychiki. I e, więc do tego stanu włączono w tej chwili tak zwane w, 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 w kategorii tej ostatniej, która obowiązuje od kilkunastu lat. I y, pisze się o tym, że jest to stan poczucia owładnięcia przez inną moc, która. W, człowiek jest bezwolny, człowiek jest zniewolony przez tą, przez, tą, przez tą moc. Natomiast stan trans, bo to jest i trans i opętanie. Natomiast jeszcze jest bardzo ważna sprawa, rzecz, że tych kategorii się nie stosuje, jeżeli to zjawisko dotyczy rytuału religijnego. Czyli wiadomo, że niektórzy w niektórych, antropolozy to opisują, tańczący derwisze i tak dalej, prawda? Niektórzy ludzie się wprowadzają w trans nawet przy pomocy narkotyków. Natomiast jeżeli jest taki, taki, taki trans wystąpi w czasie rytuału religijnego, może być to nawet w charyzmatycznych kościołach, prawda? To wtedy psychiatrzy tego nie uznają za zaburzenie. To rozpoznaje się tylko wtedy, że to wystąpi no, w autobusie, przy kolacji i tak dalej. Te stany są niezwykle rzadkie. Ja widziałem chyba w życiu dwa przypadki. Prawda? I teraz wracając do naszej Prak dyni. Czy zabawy z dynią w związku z tym mogą być źródłem oddania się w, w moc szatana? To ja nie odpowiem na pytanie, czy mogą się oddać moc w szatana, ale czy może wystąpić stan dysocjacji pod, 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 pod tytułem transiomentanie. Wie pani, Pani zadaje takie pytanie, które zadają mi pacjenci. Panie doktorze, czy może po leku X wystąpić u mnie biegunka? I ja mówię, może, ale czy w Pani przypadku to wystąpiło, to, to ja nie wiem. Dla, dlatego, że jeżeli wykluczymy cały szereg innych przyczyn i zostanie tylko kwestia leku, to należy uznać, że pewnie jest to wynikiem leku. A może być to bakteria, może być to i może być tamto. Czyli na Pani pytanie, czy, czy, czy ktoś, kto uczestniczy w, w zabawach Halloween, może być opętany, ja mogę powiedzieć może. Ale czy, czy, czy jest i czy musi, to w każdym przypadku należy podchodzić do tego bardzo indywidualnie. To pytanie sobie zostawiamy, jeszcze do niego będziemy wracać. Witamy pana Michała Kondrata, który do nas dotarł. Panie Michale, pytanie, na które już nasi rozmówcy odpowiedzieli, teraz kolejna pana. Czy halloweenowa dynia, czy takie halloweenowe igraszki mogą być źródłem opętania, mogą, czy rzeczywiście we współczesnym świecie, Pana zdaniem, szatan kryje się w dyni? Dzień dobry Państwu, przepraszam za spóźnienie, ale udało się dotrzeć. Więc odpowiadając na to pytanie, ja bym nie chciał tak właśnie zero-jedynkowo odpowiadać, bo to zaraz wtedy się bardzo łatwo segreguje, i segmentuje osobę. A chciałbym jakby zacząć od tego, że to, o czym mówimy, to są. To, już, to wchodzimy w przestrzeń duchową. I dobrze, że rozmawiamy również o kwestiach właśnie psychicznych, natomiast musimy wiedzieć jedną ważną rzecz, że kwestie duchowe. I zagrożenia duchowe, pewne rzeczy, które one są bardzo mocno powiązane z psychiką, ale jednak to są rzeczy duchowe. Rzeczy duchowe wpływają na naszą rzeczywistość. I dzisiaj nie mamy żadnych narzędzi do tego, żeby te rzeczy duchowe mierzyć. Oczywiście one mogą wpływać również na kwestie właśnie psychi, psychiki i zachowania człowieka. Natomiast, natomiast Wymaga to, nie, nie da się tego w jakiś sposób y, y, zmierzyć, opisać, udowodnić. Dlatego, dlatego jest to bardzo trudne. Y, I zły duch, który jest właśnie, jak sama nazwa mówi, duch bytem y, duchowym, y, on, y, 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 on wpływa na nas y, w sposób, y, ta, y, y, działa przez emocje, i y, wpływa na naszą odczuwalność różnych rzeczy. Niektóre, niektórych rzeczy nie jesteśmy w stanie y, określić, natomiast egzorcyści, którzy odprawiają egzorcyzmy, y, wyciągają y, wnioski. Na podstawie badania właśnie pacjentów, którzy, nazwijmy to pacjentów, osób dręczonych po prostu, które przychodzą, które mówią, że na przykład pod wpływem różnych praktyk, który, który, które stosowały, rytuałów, które stosowały, że pojawiły się właśnie takie, a nie inne objawy. I bardzo często też się zdarza, że właśnie po różnych zabawach halloweenowych. Różnych, dlatego że mogą być to bardzo jakieś mocne, satanistyczne e, rytuały e, krwawe, o tym mówią statystyki policyjne, że właśnie tego dnia w Halloween jest bardzo dużo e, zabójstw e, e, zwierząt, ale też ludzi e, podczas właśnie e, satanistycznych rytuałów. Jest też bardzo dużo samobójstw. E, natomiast e, natomiast e, też, e, też zdarza się, że właśnie po różnego rodzaju tak zwanych zabawach ludzie potem mówią o różnego rodzaju dolegliwościach, dręczeniach, które rzeczywiście mogą się pojawić. I tutaj ja mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, a także z rozmów z egzorcystami, z którymi się spotykałem, ostatnio właśnie przy okazji kręcenia mojego nowego filmu Matteo we Włoszech, rozmawiałem na ten temat z ojcem Cipriano Demeo, który jest prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów. A także z Ojcem Nazareno, który właśnie w ogóle w filmie mówi o, o Halloween, mówi o tym, że właśnie demon podczas egzorcyzmów potrafi przez osobę opętaną, czy tam dręczoną demonicznie, podkreślać, że, że właśnie te, ten dzień to jest jego święto. Że to jest jego święto, i osoby, które właśnie zapalają tą dynię. Czy, czy zakładają właśnie strój diabła, jakichś mrocznych postaci, że on to odbiera jako formę oddawania mu czci i później w mniejszy lub większy sposób może sobie uzurpować prawo do takiej osoby. I to wcale nie musi być tak, że ta osoba zaraz musi mieć jakieś dręczenia, musi mieć jakieś objawy. Wcale nie. Wystarczy, że on będzie. Yy, dotykał właśnie systemu emocjonalnego tej osoby i w tym momencie zmienia się jakby odczu odczuciowość, czyli, yy, czyli, yy, czyli yy, yy, ta osoba w tym momencie Wydaje jej się, że wszystko, nic się nie zmieniło, no bo ona po prostu sobie teraz czuje tak, teraz czuje trochę inaczej, ale właśnie to, że zaczyna czuć inaczej, e, właśnie jest spowodowane tym, że weszła w grzech bałwochwalstwa, właśnie oddając e, hołd złemu duchowi, zakładając właśnie te stroje, te dynie i te różne inne rzeczy. E, I tutaj stopień tego no, jest różny. No, na pewno e, może się zdarzyć też tak, że, e, że się nic nie wydarzy. Być może ta osoba będzie w jakiś sposób chroniona, może modlitwą osoby bliskiej, może, może jakimś tam życiem sakramentalnym, które prowadzi, ale to jest jakieś ryzyko. No, egzorcyści mówią, że jest to ryzyko e, takie, jak no nie wiem, byśmy chodzili po polu minowym. No, może się zdarzyć, że przejdę, no nie trafię na minę, nic się nie stanie, ale, mo, ale może się zdarzyć, tak, że niestety będzie jakiś wypadek. Także. Także ja osobiście, no jak ktoś się mnie pyta, to ja mówię, że odradzam. Nawet jeżeli to jest, ma być forma zabawy. Święty Paweł mówi, nawet jeżeli coś ma pozór zła, to żeby tego unikać. Więc, więc ja też tak polecam, żeby. Nie wchodzić. Mhm. Ale to jest tak, że jakiś symbol ma dla nas o tyle znaczenie, o ile my rzeczywiście w niego wierzymy. Jeśli traktujemy halloweenową Dynię jako jedynie zabawę, to niektórzy to porównują do lepienia bałwana, prawda? Którego, y, y, Która to tradycja również wywodzi się gdzieś tam, można by powiedzieć, z pogaństwa, i jest, y, można ją uważać za bałwochwalstwo i y, lepienie sobie Bożka. A jest to zupełnie niewinna dziecięca zabawa. Czy z Halloween nie jest podobnie? Czy my nie przesadzamy? Ja tylko od, od powiem, że rzeczywiście tak jest, że jeżeli się wchodzi z wiarą, to to działanie może być większe. Natomiast jeżeli nie ma, ktoś nie wierzy. To też może być, dlatego że jeżeli ja na przykład coś zakładam i mówię, a no tam nie, ja w to nie wierzę, jakiś tam symbol na przykład satanistyczny, ja w to nie wierzę, ale sam fakt, że zakładam, to jednak tam jest jakiś mały, dopuszczam, że. Że, że na zasadzie, a podkowa, ja tam nie wierzę, że mi przyniesie szczęście, ale założę na no nóż widelec, nie, że może coś tam fajnego mnie spotka. Czyli jednak ten dopust mniejszy czy większy jest. E, I kiedyś by, byłem świadkiem egzorcyzmu, gdzie właśnie osoba nosiła dla ozdoby jakiś znak e, i, po, i w momencie manifestacji złego ducha, podczas właśnie, mm, kiedy demon tam już przemawiał przez tą osobę e, e, i właśnie krzyczał, ona jest moja, ona nosi mój znak. Jaki znak w ogóle, o co chodzi, nie? No i w, tu, w którymś momencie y, właśnie z podbluski tej osoby pojawił się właśnie jakiś tam znak satanistyczny, który, y, który, który no został potem zdjęty przez egzorcystę. Ta osoba nie zdawała sobie sprawy, y, że, że to był pentagram, że ten znak właśnie y, jest symbolem szatana. Ojcze Radosławie, co ojciec na to? Jeśli ma być ciekawi na debacie, no to spróbuję być trochę takim adwokatem diabła w tym momencie, bo widzę, że wszyscy generalnie mamy wspólny światopogląd i podobnie na to patrzymy. Nie wiem, jak Państwo może wyjdzie w pytaniach. Ja bym chciał powiedzieć tak, może najpierw taką kwestię oceny Halloween. Nie chciałbym tutaj oceniać tego, bo każdy przypadek chyba trzeba by traktować indywidualnie. Czy to, że ktoś zetknie się z tym w jakiś sposób, czy będzie to praktykował, czy zostanie opętany, to ja bym absolutnie się nie podjął jakby oceny tego. Natomiast wydaje mi się, że możemy ocenić Halloween z takich dwóch perspektyw. Po pierwsze, można konkretnie pokazać, że są jakieś pogańskie korzenie tego święta. To jest jedna sprawa i to jest bezsprzeczne. A druga. Jeśli mówimy w tym kontekście o jakichś praktykach magii czy okultyzmu, no to my z perspektywy chrześcijańskiej też jednoznacznie możemy ocenić praktykę magii czy okultyzmu. Kościół od samego początku, cała tradycja, Pismo Święte jednoznacznie negatywnie oceniają takie praktyki. Natomiast pojawia się problem wtedy, kiedy my się stykamy z jakimiś praktykami, na przykład magii czy wróżbiarstwa, czy tego typu zjawisk, zagadnień, żeby pokazać mechanizm wpływu i na przykład pytanie o skuteczność praktyk magicznych już jest otwarte, przynajmniej na gruncie teologii. I teraz, gdybyśmy my chcieli tutaj odpowiedzieć, czy jest możliwe coś takiego, że ktoś rzuci zaklęcie, ono będzie skuteczne, że ktoś e, odprawi jakiś rytuał i on będzie skuteczny, powinniśmy być trochę bardziej powściągliwi. Mamy doświadczenie egzorcystów, osób, które zajmują się modlitwą o uwolnienie. To jest bardzo ważne źródło i ja go absolutnie nie neguję. Ale jednocześnie bardzo byłbym ostrożny, żeby rozciągać tutaj to na wszelkie możliwe przypadki. To jest jakby jedna sprawa, którą chciałbym powiedzieć. Druga, w związku z tym, ja bym bardzo mocno podkreślił taką kwestię, że zła nie musimy wyjaśniać działaniem szatana, tylko działaniem szatana. I to jest to, co powiedziałem na początku. Trochę mam wrażenie, że za dużo jest tego szatana dzisiaj w takiej debacie i w takim potocznym naszym rozumieniu i w naszym doświadczeniu. Ponieważ już złożyłem krótkie wyznanie wiary, także jestem ortodoksyjny, więc teraz jakby powiem krok dalej, że jeśli sięgniemy do tradycji kościoła, do różnych chociażby ojców, ale też do nauczania kościoła, to wydaje się, że można powiedzieć właśnie w ten sposób: Nie musimy każdego zła tłumaczyć działaniem szatana, ponieważ jest coś takiego jak wolna wola. I to jest jakby rzecz, o której nie możemy też, nie możemy też zapominać, mówiąc o różnych praktykach. Jest na pewno tak, że człowiek się w jakiś sposób otwiera na zło, że to się nie dzieje z dnia na dzień, że rzadko są takie sytuacje, tak jak myśmy mieli kiedyś u nas w parafii, że ktoś przyszedł i złożył akt apostazji, że wyrzekł się podpisał i tak dalej. To się dzieje w sposób czasami mało uchwytny, że my odchodzimy od Pana Boga, czy wchodzimy w zło. Natomiast na pewno jest tak, że musimy tutaj wziąć pod uwagę wolną wolę. I nie możemy zapominać o tym, że taka przestrzeń wolności gdzieś w człowieku jest. To jest jakby kolejna sprawa, którą chciałbym podkreślić. I w związku z tym, każdy przypadek ja bym tutaj oceniał indywidualnie. Ja wierzę głęboko w to, i takie jest też moje doświadczenie, nie wiem, pracy jako dusz pasterza, chociażby, czy pracy w ośrodku, że nie każdy człowiek, który ociera się. O takie praktyki, o praktyki magii, okultyzmu, bo tutaj rozumiem, że trochę o tym rozmawiamy, od razu przechodzi na ciemną stronę. Natomiast spotykam bardzo dużo osób, które lekko otarłszy się, przychodzą przerażone, pytając, co teraz ze mną będzie. No bo moje dziecko było na zabawie, albo ja byłam raz na jodze, albo mogę podać przypadek, przypadek taką zapytanie bardzo konkretne. Ktoś mnie pytał jakiś czas temu, że Yy, mam wycieraczkę, kupiłam wycieraczkę, czy dostałam, i tam jest odwrócony krzyż. Czy to jest zagrożenie duchowe? Ja mówię, proszę odwrócić wycieraczkę do góry nogami. No, ja podaję ten przykład taki przerysowany celowo, ale żeby pokazać, że wpadamy czasami w myśleniu i w praktyce w taką paranoję. Yy, może celowo, jakby trochę lekko państwa, czy moich gości też chciałbym sprowokować, ponieważ wydaje mi się, że yy musimy cały czas mówiąc o tej problematyce widzieć z jednej strony rzeczywiście kwestię istnienia realnego szatana i nie możemy złabanalizować, ale z drugiej strony musimy też widzieć to wszystko, co jest po stronie człowieka i musimy widzieć mocno wolność człowieka, która oczywiście może można na nią wpływać, można nawet ją momentami zawłaszczyć, czy może bardziej tak jest, że człowiek ją wtedy oddaje, rezygnuje z tej wolności. Ale bardzo ważne jest to, co jest także po stronie człowieka. I może ostatnia taka uwaga, bo mówiąc o Halloween, ja myślę, że to jest szerszy problem i o tym pewnie można by było tutaj dużo dyskutować też. Tego, że współczesna kultura, zwłaszcza popkultura, jest bardzo dobrym nośnikiem różnych treści okultystycznych, często antychrześcijańskich. Co do tego, ja się pod tym bardzo podpisuje i gdybyśmy tak prześledzili czy analizowali różne dzieła współczesnej kultury zwłaszcza tej popularnej w postaci filmów, gier, książek, zabawek, gadżetów, nieprawdopodobnie to jest wszystko nasycone okultyzmem. I nawet jeden z najwybitniejszych takich socjologów współczesnych, to jest zresztą człowiek wierzący, Massimo Introwinie, mówi o takim zjawisku współczesnego powrotu magii. O ile magia kiedyś była praktykowana indywidualnie, o tyle teraz on mówi, że magia wraca zwłaszcza w Europie poprzez nowe ruchy magiczne. I z tym jest związana właśnie też ta kultura, która jest świetnym nośnikiem, prawda? To, co kiedyś było właśnie wiedza, okul okultyzm, czyli wiedza tajemna dla wybranych, co było dla wtajemniczonych, dzisiaj możemy kupić gadżety, karty Tarota czy coś innego w kiosku ruchu, ale to wciąż pozostaje przedmiotem magicznym. To może tyle. No właśnie, tak podkreślamy ten indywidualizm, ale czy my chrześcijanie nie powinniśmy zająć jakiegoś stanowiska wobec tych prądów popkulturowych, które są nośnikami, jak ojciec powiedział, okultyzmu i wszelkich magicznych zjawisk? No bo jak sobie z tym poradzić, tak? To jest pytanie. Jak, czy my powinniśmy potępiać Halloween? Czy my powinniśmy spokojnie się przyglądać na to, jak nasze dzieci chodzą na Halloweenowe zabawy? Nie wiem, zagrożenie, za zagrożenie uważa się też maskotkę Hello Kitty, sklep, plewiatan i inne tego typu podobne rzeczy. Czy my chrześcijanie z tego powinniśmy? Korzystać również, czy się temu przyglądać, czy z tym walczyć. Znaczy ja chciałbym tutaj powiedzieć coś takiego: Może zgadzam się tutaj właśnie z, z księdzem, że no, nie można we, we wszystkim złym dopatrywać się szatana, i są tacy duchowni i piszą książki, gdzie tropią szatana wszędzie w każdej dziedzinie psychologii, w każdej, w, każdej, w każdej lekturze, prawie że nawet w, 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 już nie chcę wymieniać nazw nazwiska autora, pewnie Państwo zgadniecie, jest, jest książka, gdzie wymienia po szczegółu prawie wszystkie kierunki psychologii. Są to rzeczy niechrześcijańskie, oczywiście Harry Potter, a Tolkien tak i tak dalej. Natomiast mi, mi się wydaje, że co, co z tym robić, to jest ważne pytanie. Z mojego doświadczenia jako psychiatry wynika, że jeżeli... To nie jest ważne, czy dziecko raz w roku założy tą dynię i pójdzie z kolegą przebier, przebrany, tylko ważne, jaki stosunek do tego będzie miała jego rodzina. Jaki, jakiego on domu wychodzi? Ja mam pacjentów, którzy otarli się o satanizm czy uczestniczyli w praktykach okultystycznych. W 95% są to ludzie z patologicznych rodzin. Gdzie bardzo łatwo, tak jak w narkomanie, bardzo łatwo wejść w rodzinach, gdzie nie ma więzi, gdzie nie ma hierarchii wartości, gdzie nie ma, już nawet nie mówię o chrześcijańskiej, ale jakiejkolwiek wartości, gdzie ojciec przychodzi, włącza telewizor i nie zajmuje się w ogóle dzieckiem. Także to jest ważne, co, co my z tym zrobimy. Oczywiście, że inaczej wygląda sytuacja, jeżeli ktoś od Halloween przejdzie do praktyk okultystycznych, dalej sadarnistycznych i, na przykład, matka i ojciec w ogóle się tym nie interesują, albo w ogóle nie znają się z tego sprawy, albo w ogóle ich to nie obchodzi. Wydaje mi się, że tutaj bardzo ważne jest to, po co to, to dziecko to robi, prawda? Ja, ja pamiętam na przykład, znam rodzinę, gdzie chłopcom zabroniono bawić się jakimkolwiek mieczem, na przykład. No, ja jako dziecko uwielbiałem bić się, strugałem z patyka szable i biłem, biłem się, pojedynkowałem się z kolegą, nawet kiedyś mu tam rozciąłem czoło, prawda? No to jest. Trudno zabronić dzieciom zabaw, fantazji, bajek. Tutaj nawet mam taką książkę, którą sobie przejeżdżałem, że przejdzie do Państwa na temat e, właśnie. Ezoteryki okultyzmu, poradnik dla rodziców Hans-Jörg Henninger, wydana przez Wam, który pisze, że nie można dzieciom pozbawiać fantazji. Fantazja jest bardzo potrzebna, i to, co dzieci robią, jeżeli jest poezją, to jest ok, ale jeżeli staje się praktyką, wtedy już, wtedy już jest zagrożeniem. Podobnie na przykład z komputerem. No jest w tej chwili bardzo duża liczba, coraz więcej ludzi uzależnionych jest od komputerów, od na przykład cyberseksu, od pornografii komputerowej. Natomiast z drugiej strony Kilka dni temu rozmawiałem z moim przyjacielem, który jest wybitnym psychiatrą dziecięcym. Był, było sympozjum na temat, jak komputery wpływają na dzieci. I okazało się, że z badań wynika, że komputer ma bardzo pozytywne działanie na tworzą się nowe połączenia nerwowe, jest, świetnie wpływa na koordynację wzrokowo-ruchową, na cały szereg funkcji ale oczywiście musi być to pod kontrolą rodziców. Na przykład moja córka, ja mam troje wnucząt, oni uwielbiają gry komputerowe. Oczywiście rodzice pozwalają im na pewne gry, nie, moje, moje wnuki nie mają. Na przykład hasła do komputera, hasło znają tylko rodzice i ja. I my im w określonych godzinach to wpuszczamy. Natomiast musi być to tutaj dozór pewien rodzinny, ale nie można zabronić fantazji, bajek. No, wszyscy słyszeliśmy Bajki Andersena, które niektóre są straszne, przerażające, prawda? Więc ważne jest to, żeby dziecku wyjaśnić, żeby dziecku towarzyszyć w tym. I jeżeli ono nawet pójdzie z kolegą, ja tak uważam, który się przebrał, przebierze białe prześcieradło i, i weźmie tą dynię raz do roku, ale dziecko po nim tłumaczy. I, I w rodzinie się praktykuje religię, i chodzi się na. na jest to rodzina prawdziwie chrześcijańska, to myślę, że to zagrożenie jest no, minimalne, chociaż pewnie ono jakiś tam jest. No, to tylko tyle powiedział. I podobnie jest. I tak samo jest z Halloweenową Dynią. Czyli traktujemy jako zabawę, wy, wyjaśniamy? Tak, od strony psychologicznej, to ja uważam, że jeżeli ktoś. Podejmuje wyrzeczenia, to też kształtuje swój charakter. Ten charakter się wzmacnia. I jeżeli chrześcijanin w swojej rodzinie powie, wytłumaczy swojemu dziecku w mądry sposób, że słuchaj, synu, to jest ten obrząd, on jest pogański. My tego nie praktykujemy. I, i dobrze by było, żeby właśnie, żebyś. Zrezygnował z tego, a w zamian y, możesz sobie wybrać na przykład to, to czy tamto, dać mu jakieś trzy warianty na przykład wyjścia do kina, na przykład na Mateo, albo, albo jakiś y, 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 inny, inny sposób y, spędzenia czasu. Od ilu lat jest Mateo? Nie, no Mateo y, wchodzi dopiero do kina teraz, y, w ten piątek. Ale I my od, zrobiliśmy taką. Od jakiego akcję wieku właśnie. można go a, oglądać? A, 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 od jakiego wieku? Myślę, że spokojnie od 14 roku życia można, można, można to oglądać. I my przeprowadziliśmy właśnie taką akcję. Puszczamy teraz właśnie poprzez internet do mediów właśnie antyhalloween'ową, bojkotuj Halloween iść na Mateo, ale to też ma związek właśnie z tym, że Mateo umarł 31 października właśnie w Halloween i podczas egzorcyzmów, yy, yy, który odprawia ojciec Cipriano de Meo, czyli ten prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów i postulator procesu beatyfikacyjnego Mateo, to właśnie tam yy, demon właśnie mówił o tym, że Mateo umierając tego dnia zepsuł mu święto. Bo jakby no też tak, kalkuluje, ale... że będzie świętym i, i, i że dniem wspomnienia będzie mhm. właśnie 31 października. No so, właśnie, ta... ale pytanie dzieci się chyba bardziej boją egzorcyzmów i opętania przez Szatana i tego typu filmów niż tej Halloweenowej Dyni. To zależy, jak Więc to jest Więc być, być może to, to jest bardziej groźne. Groźne nie, bo to jest edukacyjne i yy, wydaje mi się, że. Jeżeli jest pokazane w sposób taki niesiejący grozy, a no tak ja też starałem się zrobić ten film, żeby właśnie nie siać grozy, tylko żeby pokazać to w sposób taki, który, który jest no bardziej zaznajamia nas z tematem, bo musimy pamiętać o tym, że prawda o szatanie jest jedną z praw naszej wiary, więc to nie, 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 możemy, nie możemy w ogóle uciekać od tego tematu i, i, i mówić, że nie, nie, lepiej o szatanie w ogóle nie mówić, tylko trzeba pokazać to w sposób taki, który, który no, będzie jakby taki bardzo przejrzysty I, i też jakby biorąc pod uwagę zalecenia Kościoła, żeby tam, nie wiem, nie robić widowiska z tego, no to my pokazaliśmy te rzeczy, które tam się dzieją w tym filmie, manifestacje złego ducha, ale z poszanowaniem też prywatności osób, które, które tam są, i też za zgodą zarówno tych osób, jak i, jak i ojca Cipriano. A następnie już zmont po zmontowaniu całego filmu wystąpiliśmy właśnie do, ponieważ ja jestem z kurii warszawskiej, wystąpiliśmy do kardynała Nycza o takie błogosławieństwo w związku z tym filmem, żeby też móc w jakiś sposób proponować to w środowiskach kościelnych. No i tam komisja jakoś oglądała ten film i dostaliśmy oficjalnie takie błogosławieństwo pisemne na, na ten film. To też świadczy o tym, że właśnie udało się jakoś to uchwycić. Mhm. Czyli katolicka, katolicka tradycja dla Halloween, katolicka alternatywa. Ale tak, z jednej strony mamy pogański Halloween, a z drugiej strony mamy wszystkich świętych. I co katolik robi w ten dzień wszystkich świętych? Otóż idzie z rodzicami na cmentarz dla rodziców, główną troską jest to, żeby kupić jak najbardziej rozłożystą chryzantemę, która będzie się mieściła na grobie, żeby kupić jak najwspanialsze znicze i czasami w ogóle tam nie pada słowo święty, Bóg, refleksja. I teraz pytanie, czy czasami w tym naszym święcie wszystkich świętych nie, nie można się bardziej dopatrywać działania szatana, prawda, który y, poganizuje to święto, bo ono też wpisuje się w tę popkulturę i, i, i pogańskość, y, bardziej niż właśnie w tej zabawie z Dynią. A czy... To jest chyba trochę tak, że po, ze względu na to, co było w przeszłości w, w historii Polski, to dzisiaj mamy taką sytuację, że trochę te dwa, czy to wspomnienie liturgiczne wszystkich zmarłych i uroczystość, jedna z największych w kościele wszystkich śmiertelnych, trochę nam się zlewają. Myślę, że to jest bieda, dlatego że. Rzeczywiście one są blisko siebie, natomiast z jednej strony jest przepiękna, jedna z największych uroczystości wszystkich świętych, kiedy my oddajemy Panu Bogu w związku z nimi, czy cieszymy się tym, że oni już są z Panem Bogiem, oddajemy Panu Bogu cześć i czcimy nie tylko tych wszystkich ogłoszonych, ale też wszystkich tych, którzy, o, o których Pan Bóg wie, którzy nie zostali ogłoszeni jako święci. Natomiast liturgicznie, dzień później, jest wspomnienie wszystkich naszych bliskich zmarłych. Ale. Jakbym państwa zapytał czy ja pamiętam swoje doświadczenie choćby z dzieciństwa, że generalnie dla mnie to był uroczystość wszystkich świętych była potwornie smutna. Trzeba było jechać na cmentarz, tam była msza i Potem się modliło na cmentarzu i nie było nic tej radości, gdzieś to się bardzo mocno zlało. Natomiast w kontekście Halloween, ja myślę, że to jest właśnie znakomita okazja do tego, żeby to wykorzystać, i te wszystkie inicjatywy, które są, Marsze Świętych i tak dalej, myślę, że są świetnym pomysłem, żeby pokazać, że my mamy coś zachwycającego w naszej wierze. I ja mam takie poczucie, że niekiedy właśnie dużo w cudzysłowie takiej pary idzie u nas na walkę. Na walkę z Harrym Potterem, z Halloween i tak dalej. Nie znaczy to, że one są dobre same w sobie. Ja nie jestem fanem Harry'ego Pottera i uważam, że to nie jest dobra książka i można pokazywać, dlaczego nie, ale wydaje mi się, że jest pytanie takie może szersze, co my jako chrześcijanie mamy do zaproponowania. Pytanie jest o kulturę chrześcijańską. I to jest coś, co jest, mi się wydaje, wyzwaniem. Jeśli sobie myślę na przykład, jak pamiętam, rozmawiałem wiele razy także z młodzieżą, dyskutowaliśmy na temat na przykład Harry'ego Pottera, no to yy, jeśli zestawimy tą książkę, całą sagę, choćby z Tolkienem czy z Lewisem, z opowieściami z Narnii, z, yy, z, z książkami Tolkiena, który był gorliwym katolikiem i które są przesycone chrześcijaństwem, to mamy coś niezwykłego, co możemy proponować. Czyli pytanie jest on, o kulturę chrześcijańską, o to, co my zamiast walczyć możemy zaproponować dobrego. Co zachwyci, co pociągnie. I wydaje mi się, że yy, trochę jest tak chyba też z Halloween, że oczywiście możemy walczyć, możemy to zwalczać, i jest w tym jakiś sens. Ja też widzę, jakby, bo, bo nie widzę, że to jest nic dobrego i jakbym miał dzieci, to pewnie nie chciałbym, żeby one w tym uczestniczyły, nawet w zabawach w szkole. A przynajmniej chciałbym, tak jak już panowie to też powiedzieli, żeby z nimi o tym porozmawiać, wytłumaczyć. Natomiast my możemy coś zaproponować. I to jest jakby dla nas najważniejsze, wydaje mi się. Czyli możemy to sobie zinterpretować tak, że Halloween wcale nie jest złe, wręcz przeciwnie jest dobre, bo pobudza nas, nas, chrześcijan, do działania, do kreatywności, bo dotychczasowa katecheza Kościoła, a no, blok wierny nie przekazała tej prawdy, że to Dzień Wszystkich Świętych jest dniem niezwykle radosnym i że nie chodzi o chryzantemy i o zapalanie zniczy i stanie w korkach długie na groby to, dziadków. Ja tylko adwocem króciutkie. Proszę zobaczyć, jeśli popatrzymy na historię chrześcijaństwa, to jak kształtowała się nasza wiara, jak kształtowały się dogmaty? Ano, tak, że powstawały herezje. Powstawało coś złego, ktoś zakwestionował jakąś prawdę wiary, że Pan Jezus nie był prawdziwym Bogiem, albo nie był prawdziwym człowiekiem, albo że Trójca to są Trzej Bogowie, i w toku tych polemik yy, wykuwała się nasza wiara. I wydaje mi się, że tak bym też na to popatrzył, że Halloween samo w sobie pewnie nie jest niczym dobrym, ale jest to wyzwanie dla nas, żeby wykorzystać to w dobry sposób do głoszenia ewangelii, do proponowania tego co jest w naszej wierze czymś jakimś skarbem też wielkim po prostu. Mamy stanowisko naszych prelegentów. Teraz czas na pytania od państwa. Są chętni? Nie ma, to pytanie moje. Właśnie jak to rozegrać kulturowo, żebyśmy to, o co się boją chrześcijanie, to, o co się boją katolicy, tak, że Coś nam się wymyka spod kontroli, że ta chrześcijańska kultura, katolicka tradycja umiera. W objawieniach Matka Boża też mówi, że świat jest w rękach szatana. I tutaj teraz mamy Halloween i te wszystkie gadżety, które odwołują się do tej diabelskiej czy magicznej rzeczywistości, które, no właśnie, rozumiemy też w tym kontekście, tak? że współczesny świat jest w rękach szatana. Ratujmy się, nie wiem, uciekajmy. Ja jestem zdania takiego, jak tutaj ojciec mówił, żeby też nie widzieć wszędzie szatana i egzorcysta, u którego posługiwałem przez pięć lat, też zawsze mówił tak, że mówi, pamiętaj Michale, że szatan działa w ten sposób, że on chce, żeby w niego nie wierzyć. Albo go widzieć wszędzie. I, i tak rzeczywiście jest. My, my też nie możemy się poddawać tej obsesji, ale szukać właśnie takich y, też alternatyw, rozwiązań. Też tutaj ojciec o tym wspominał, żeby proponować właśnie jakieś inne rzeczy w zamian. My proponujemy Mateo, proponujemy też Marsze Wszystkich Świętych jako, jako y, alternatywę. I ja uważam, że my mamy dużo fajnych rzeczy do zaproponowania. Y, w ogóle musimy pamiętać to też, że każdy z nas jest powołany do świętości, i dlatego tutaj warto. Y, tego dnia, na, na, ja uważam, że właśnie pochylić się nad y, konkretną jakąś jedną na przykład postacią świętego, po, poczytać jego życiorys, zobaczyć jak, y, jak on do tej świętości dochodził, szukać swojej, swojej jakiejś takiej duchowości, bo to wszystko, ten świat duchowy bardzo, bardzo wpływa na naszą rzeczywistość, na naszą codzienność y, i prowadzenie tego życia duchowego. Y, ułatwia nam też funkcjonowanie takie w, w życiu społecznym Podejmowanie decyzji. Człowiek, który się modli, który przyjmuje sakramenty, on jest jakby prowadzony też w jakiś tajemniczy sposób, jakby miał wbudowany GPS, podejmuje po prostu dobre decyzje. W konkretnych sytuacjach, człowiek, który właśnie wchodzi właśnie w złe praktyki, w grzechy, w różne inne rzeczy, jego już ten system zaczyna być zakłócony i później to, się, to też łatwo zauważyć właśnie w takich konkretnych sytuacjach, kiedy, kiedy właśnie już trzeba podjąć ważną decyzję dotyczącą na przykład, nie wiem, małżeństwa wyboru pracy czy czegoś innego, że, że tutaj już ten nazwijmy to instynkt nie wiem czy, 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 czy jakieś takie właśnie poczucie w danym momencie po prostu jest albo dobre albo złe. Także także ta świętość dążenie do świętości prowadzenia życia duchowego to są rzeczy fajne, które, które mogą nam służyć. Trochę jestem takim dyżurnym zadającym pytania. E, takie pytanie i do, do, do pana Michała, i do, do ojca przede wszystkim, bo czy też czegoś takiego nie ma, że ten szatan tak naprawdę też jest nam potrzebny po to, abyśmy usprawiedliwiali niekiedy nasze decyzje, że czasami e, tak jest to tak, że no, diabeł nie podkusił. I jak gdyby jest to też takie dla nas zwolnienie, że od myślenia albo usprawiedliwienie się, zamiast szukać przyczyny, że to ja podjąłem złą, złą decyzję, no to mamy po prostu takie wytłumaczenie, zwalamy to na szatana, na diabła yy, i w ten sposób my sami się oczyszczamy i zwalniamy się z pracy nad sobą. Bar bardzo często tak jest, właśnie, yy, bo. Yy, w tym moim pierwszym filmie, Jak pokonać szatana, tam właśnie ja zaczynam w ogóle ten temat. Od tego, że walka duchowa jest przede wszystkim walką z naszymi słabościami, z pychą, z lenistwem i z innymi. A dopiero później gdzieś tam jest to, jest to walka ze złym duchem. I wielokrotnie właśnie jest tak, że, że idąc na łatwiznę. Mówimy, że też ja czytałem książki bardzo fajne, gdzie, gdzie, gdzie ojcowie właśnie tam pokazywali, tam przerabiałem na studiach kierownictwa duchowego właśnie takie takie case, gdzie, gdzie ludzie poprzez właśnie znaczy swoje lenistwo i, i, i te wszystkie rzeczy, które są ewidentnie zależne od nich, Y, zwalali na złego ducha, że o tutaj, no tak, tutaj zły duch, nie mogę wstać, rano paraliżuje mnie i tak dalej. Tak naprawdę, wystarczy wyjąć nogę, wstać i odsłonić żaluzję, czy tam zasłony, i, 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 i nie szukać tej, jakiejś interwencji nadzwyczajnej, y, że, żeby, nie wiem, aniołowie przyszli mi, otworzyli te zasłony i to wszystko, bo to się nie wydarzy. I, I czasami nawet tam było jeszcze takie przykłady, że ktoś jeszcze się pomodlił wieczorem, wstaje rano, otwiera oczy, mówi: No, nie, no, nawet się modliłem i to też nie pomogło. No, bo tutaj jednak jest ta wolna wola nasza, o której ojciec wspominał, i, i, i my musimy też od siebie wymagać. I podobnie też jest właśnie z modlitwą wstawienniczą, która pomaga, ale też należy tutaj pamiętać, żeby też się na przykład nie uzależniać od tego. Zdarza się, że ludzie po prostu chodzą od, 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 od księdza do księdza, od grupy do grupy, szukają pomocy. A tutaj no, to może być tak, że w danym momencie taka modlitwa jest potrzebna, natomiast no, ja muszę też podejmować pracę nad sobą. Ja muszę też pamiętać o tym, że życie sakramentalne no, też mi pomaga, że jednak ten Jezus przyjmowany w postaci eucharystycznej. Prowadzę, I moja regularna modlitwa też powinno mnie stawiać na nogi. To też jest forma jakiegoś takiego, no, nie wiem czy dobre słowo, egzorcyzmu, ale po prostu człowiek, który prowadzi życie duchowe i przyjmuje sakramenty, stwarza środowisko, które nie jest przyjazne złemu duchowi. I w jakiś sposób też właśnie daje ochronę. Dlatego, no, dlatego warto to stosować. Ojciec Radosław. To znaczy, ja, ja króciutko tylko tak dopowiadając do tego, żeby już tutaj nie przedłużać. Z jednej strony na pewno tak jest, że człowiek w starciu ze złym duchem realnym nie ma szans. I my, jeśli możemy zwyciężać, to tylko mocą Pana Jezusa. I to trzeba mocno podkreślić. I nie jesteśmy bezbronni. To jest chociażby można przywołać zakończenie listu do Efezjan. Że święty Paweł mówi, weźcie wiarę jako tarczę. Miecz ducha, hełm, zbawienia i tak dalej. I to jest też, wydaje mi się, taka perspektywa, która jest bardzo chrześcijańska. To znaczy, że w obliczu zła, czegoś, jakiegoś niebezpieczeństwa, my nie jesteśmy bezbronni. Mamy pana Jezusa, mamy pana Boga, który, jeśli z nim żyjemy w przyjaźni, yy, będzie nas chronił. Natomiast yy, no. W starciu, nie wiem, jak zresztą miałoby to wyglądać, że ktoś diabła wy, wy, jakby tutaj na pojedynek wyzywa, to my jesteśmy bez szans. Ale jeśli my wierzymy, że Jezus jest zwycięzcą, to my powinniśmy mieć też trochę mentalność zwycięzców w dobrym tego słowa znaczeniu. Jezus Chrystus jest tym, który pokonał zło, szatana i grzech na krzyżu. Chociaż oczywiście jest tak, że ta rzeczywistość zła i szatana jest tajemnicza. Święty Jan będzie mówił, że szatan jest Panem tego świata. To jest bardzo tajemnicze określenie w Piśmie Świętym. I dlatego y, myślę, że ta, tu chyba Święty Augustyn daje taki obraz, że diabeł jest takim psem na łańcuchu. Że jeśli człowiek do niego nie podchodzi, to on nie zostanie ugryziony. Ale jeśli podchodzi, jeśli igra, to może się coś wydarzyć. Więc wydaje mi się, że. Y, tak bym jakby próbował na to popatrzeć i zgodził się z tym, co też tutaj Pan mówił, i, i w tym, co jakby trochę pobrzmiewa w tym pytaniu, że łatwiej czasami wytłumaczyć różne problemy, trudne sprawy i zło przez jego działanie. No bo jaka w tym jest moja odpowiedzialność? Przecież to diabeł mnie podkusił. I ostatnia uwaga, rozróżniając tutaj takie działanie zwyczajne i nadzwyczajne, my bardzo dużo właśnie dzisiaj mówimy. O takim nadzwyczajnym działaniu, o opętaniach, o zniewoleniu, o, tym, o takiej rzeczywistości. Natomiast pamiętajmy, że to zwyczajne działanie to jest przede wszystkim pokusa, coś zwyczajnego. Ona się, prawda? Pan Jezus też jest kuszony na pustyni. Pokusa do złego, do tego, żeby czegoś nie zrobić, albo żeby coś złego zrobić. Małe, Złe rzeczy, które nas od Pana Boga mogą odsuwać, i nie musimy od razu tutaj widzieć nadzwyczajnego działania szatana, żeby doświadczać jakiejś realności zła, które sami czynimy ostatecznie. I mamy pytanie, tam proszę bardzo. Ja absolutnie nie jestem zwolenniczką imprez halloweenowych, ale jako socjolog muszę zwrócić uwagę Państwa na to, że imprezy halloweenowe w Ameryce są powszechne całkowicie wśród dzieci. Tak? I ym, z drugiej strony to jest społeczeństwo, które jest dużo bardziej chrześcijańskie niż większość społeczeństw europejskich. Które, w których nie ma tradycji Halloweenu. Więc wydaje mi się, że tutaj takiego jednak prostego przełożenia między udziałem w, przez dzieci w imprezach halloweenowych a opętaniem, znaczy trzeba by wykazać wtedy, że rzeczywiście w społeczeństwie amerykańskim opętania w populacji na tam 100 tysięcy występują częściej niż gdzie prawda? I wydaje mi się, że to jednak chyba tak nie jest, więc nie ma takiego, znaczy ja, ja się zgadzam z tym, że to jest igranie, szczególnie igranie w takim sensie, kiedy to się przekłada na kulturę, w której tej tradycji zabawy z tym związanej nie ma. Więc w tym sensie nie jestem tego zwolennikiem. Natomiast mam, mam wrażenie, że my zwracamy uwagę na takie zło, które jest bardzo spektakularne, tak? czyli właśnie opętanie yy, i wtedy protestujemy, na przykład w związku z Halloweenem, bo właśnie mamy tutaj te wątki satanistyczne. Natomiast wydaje mi się, że właśnie jako chrześcijanie, jako katolicy bardzo mało protestujemy wobec zła, które moim zdaniem jednak ma dużo większe przełożenie na nasze dzieci, to znaczy i młodzież, to znaczy na przykład w związku z takimi prog pro programami w telewizji, jak, nie wiem, Żona dla Rolnika, jakaś tam inna, nie wiem, Mąż dla Kobiet, już nie wiem nawet, bo nie mam telewizora od 8 roku życia, ale czytam o tym od czasu do czasu. I y, mam wrażenie, no to, to przede wszystkim się przekłada na przedmiotowe traktowanie innych ludzi, tak, no w tym wypadku akurat kobiet, ale, ale w ogóle, prawda, przedmiot, to, to, to ma oczywiście dużo szerszy kontekst, w ogóle y, 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 kultury konsumpcyjnej, która powoduje, że zaczynamy innych traktować jako obiekty konsumpcji, krótko mówiąc, prawda? Y, y, no i oczywiście cały aspekt związany z, na przykład z reklamą zewnętrzną, seksualizacji dzieci po prostu, tak? I akurat w tym wypadku no, mamy fundacje, które działają przeciw temu, ale my nie protestujemy na przykład aktywnie w takich sprawach jak programy telewizyjne, przez które no dzieci naprawdę, ja dzisiaj akurat czytałam statystyki tego dotyczące, każde dziecko siedzi co najmniej dwie godziny przed telewizorem dziennie, prawda? I znaczy nie każde, ale statystyczne dziecko siedzi i plus półtora godziny, półtorej godziny przed komputerem, prawda? Tak wygląda dzisiaj statystyka spędzania czasu przez dzieci po szkole. I yy, no właśnie i, i mnie to martwi. To znaczy mam wrażenie, że rzeczywiście tak jak ojciec tutaj mówił, my przenosimy uwagę na rzeczy spektakularne bardzo, natomiast nie widzimy tego zła codziennego, które codziennie w te dzieci nasze się wsącza po prostu. Dziękuję bardzo. I tam jeszcze było pytanie. Tak, pani się podzieliła refleksją, a ja mam pytanie. Na plakacie było gdzie jest szatan? I ja przeczytałem, przeczytałem skład, mówię. Czwórka, jeszcze pan redaktor zając miał być czwórka ludzi. Przyjdę to mi powiedzą, gdzie ten szatan, tu, tu i tu. Ja już będę wiedział, gdzie i będę sobie omijał te miejsca i będę wzrastał, w wieży zupełnie fajnie, a tak się nie stało. Czy czasami nie jest tak Halloween, cukierek za i tak dalej, ja wiem. Ale czy i to jest moje pytanie, czy nie więcej jest także, powiedzmy, szatana z mojego punktu widzenia? w rozkwicie czasopisma Egzorcysta, troszkę to teraz zmalało, to było bardzo głośne. Pamiętam, jak do Roberta Takielego pani zadzwoniła, kupiłam fotel i tak dalej, ojciec o tym mówił, więc nie wiem jak. jak. On Czytać instrukcja, bo to może być szatańskie. Egzorcystów wzrosła wielka ilość. Ja mam wrażenie, że co, Chrystus zwyciężył świat? I nie, nie wiem, przeczytając listę zagrożeń duchowych ojca Podsadzkiego, nie wiem, czy jest chwilowo odsunięty, nie chcę tam tego mówić, bo gdzieś tam się to biło mi o uszy to ja bym nie wiem, czy herbates mogę rano parzyć. Więc to ja myślę, że tutaj jest tego szatana więcej, tego strachu, tego przebiegłego jego działania. O tym zresztą pisze nieobecny, tutaj niestety bardzo często redaktor Zając, te pokrętne rzeczy. No i czy nie ma tam więcej szatana? Jeśli chodzi o, bo tam pani mówiła o tej dyni i o pętaniu, to tutaj no, mi się wydaje, że no, to jest zbyt skrajne, żeby zaraz było występowało pętanie po uczestniczeniu w Halloween. Zwłaszcza, że no, tutaj mówi się, że. Ojciec Samor tam podaje jakieś statystyki, że kwestia opętania to jest jeden przypadek na milion. A wiadomo, że w Halloween uczestniczy wiele osób. Także, także nie, nie wydaje mi się, żeby, żeby takie rzeczy następowały. Natomiast, natomiast ja mówiłem wcześniej o tym, że, o tym, że pewne rzeczy są niezauważone, że, jakby, że zły duch, w momencie, kiedy wchodzimy w grze chyba w uchwalcze, on jakby może delikatnie. Wchodzić w tą kwestię naszej od, na naszego odczuwania. Nie? I, I to jest tutaj trochę, tam trochę, gdzieś tam trochę i, 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 i może się zdarzyć tak, że później właśnie pojawiają się różne objawy, które pozornie mogą wyda wydawać się na przykład kwestiami jakimiś natury psychicznej, jakieś na przykład nie wiem, depresje czy inne rzeczy. a w rzeczywistości być może no, to właśnie jest tam jakieś, jakieś duchowe są przyczyny tego. Jest to niesłychanie trudne, bo tak jak mówiłem wcześniej, no, nie mamy narzędzi do tego, żeby to, żeby to zbadać. Może kiedyś takie narzędzia będą, no dzisiaj nie, nie, nie dysponujemy tym. Natomiast, natomiast na pewno no, też ja jestem przeciwnikiem tego, żeby, żeby, żeby właśnie siać grozę, mówić, że zaraz tu jak ktoś się przebierze, no to będzie opętany. No, pewnie nie. Natomiast, natomiast jeżeli, jeżeli słyszymy takie rzeczy, słyszymy, że, że nie wiem, że od egzorcystów właśnie, że te skutki uboczne zdarza się, że występują w jakimś, nawet jeżeli to jest w mniejszym stopniu, no to lepiej tego unikać. No nie wiem, jeżeli ja mam jakąś inteligencję i ktoś mi, parę osób mi powie, słuchaj, no jeździsz takim i takim samochodem, uważaj, bo tam takie awarie się zdarzały, no to ja będę się zastanawiał, czy może nie kupić innej marki, a nie kupować tego samochodu, gdzie się nawet jeżeli nie będę miał ściśle dowodów na to, prawda, to nie znaczy, że ja muszę wpadać w psychozę jakąś, ale, ale, ale pewną ostrożność hmm, wydaje mi się, że należy wykazać i tutaj druga rzecz dotycząca Yy, właśnie yy, szukania tam diabła wcześniej, no to, w, to chyba o tym mówiliśmy już, no, że takie dopatrywania do, do się w herbacie, czy gdzieś tam w tych wszystkich rzeczach, nie jest dobre i, i, i myślę, że sami egzorcyści też na to zwracają uwagę, przynajmniej no, duża część tych egzorcystów, których ja znam, zwraca uwagę, żeby właśnie nie popadać w jakieś takie lęki, to co mówił ojciec, no my, ma, my jesteśmy spadkobiercami zwycięstwa Jezusa Chrystusa, które się dokonało 2000 lat temu na krzyżu, więc też nie możemy się bać, no nie wiem, jeżeli ja wchodzę do baru gdzie jest y, kebab i widzę jakiegoś małego buddy, który tam siedzi na półce, to ja nie ucieknę jakiejś zalękniony i nie, nie zamówię kebaba, bo jestem głodny i, i zamawiam to jedzenie. Natomiast przed y, spożyciem y, dziękuję panu Bogu za tego kebaba, Poproszę, proszę go, żeby pobłogosławił to, co będę za chwilę spożywał. Jem, wychodzę i żyję dalej, prawda? Także... Jeżeli można. Panie, jeszcze oddajemy głos panu doktorowi i zaraz będą pytania. No, no, tu jest temat ogromny, natomiast jak ja chciałem powiedzieć, że hmm, chciałem pod, hmm, podkreślić to, co powiedział tutaj ksiądz, co mi się bardzo podoba, bo ja też jak myślę, że hmm, z, z, to chyba jest związane z naszą hmm, historią Polski. Hmm, natomiast hmm, że wszystkich świętych jest to światło świętym, powinno być świętem ra, ogromnej radości i jest jak najbardziej za tym, żeby właśnie były te Marsze Świętych. Hmm, i, że, jeszcze raz chcę powiedzieć, że oczywiście jest, jestem katolikiem, jestem praktykującym katolikiem i zdecydowanie nie, nie pochwalam Halloween. Natomiast muszę powiedzieć, że Pan powiedział tutaj kilka zdań, które no, bardzo mocnych, że w czasie. Hmm, świąt Halloween, zdarzają się zabójstwa i samobójstwa. To chciałbym zapytać, skąd on to wziął i, 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 i czy, są, czy jest to dobrze udokumentowane? Ja chciałbym Państwu powiedzieć taką rzecz, no, może tylko, że jest na, jedny, jedny, jestem naukowcem, na byłem, w tej chwili już nie, nie jestem czynnym naukowo, ale ja, jeżeli, jeżeli ktoś coś mówi, prawda, coś, to musi mieć do tego jakieś potwierdzenie. prawda. No, w świecie naukowym jest przyjęte, że powołujemy się na wiarygodne źródło, które jest jest z wiarygodnego źródła. Natomiast chciałem powiedzieć Państwu przedwczoraj, nie wiem, że Państwo oglądaliście, w, w, w programie drugim od 22.55 był pokazany film duński o lekach antydepresyjnych. Nie pamiętam tytułu, pomruk czy pomroczne pom, pom, strony leków antydepresyjnych. Gdzie pokazano cztery przypadki, kiedy po Prozaku, to był pierwszy lek z, z tych leków serotoninowych nowoczesnych antydepresyjnych, dokonano zabójstwa. Dwa przypadki w Ameryce, jeden przypadek w Holandii, jeden przypadek w Niemczech. I wydźwięk filmu był jednoznaczny. Leki antydepresyjne są bardzo niebezpieczne. człowiek może pod wpływem tych leków zabić. Nie powiedziano ani słowa w tym filmie, podano cztery przypadki. Że setki tysięcy ludzi na świecie popełniają samobójstwo, bo nie są leczeni lekami antydepresyjnymi, nie są leczeni z powodu depresji. I ktoś, kto obejrzy ten film, ja dokładnie wiem, bo ludzie mają opór przed tym do psychiatry. Mają zupełną dezinformację na temat leków psychotropowych. Biorą benzodiazepiny, czyli leki uspokajające, które sieją spustoszenie w mózgu człowieka, które, nie wiem, bo się człowiek uzależnia i nie może wyjść do końca życia z leków nasennych. Natomiast leki antydepresyjne nie dają uzależnienia, tylko muszą być przepisane przez psychiatrę. I tu chciałem powiedzieć, że tutaj, właśnie, i podano przykład czterech, przypadków, na pan jeździł, był w Ameryce, dwa przypadki w Holandii i w Niemczech, A ani słowa nie było powiedziane o tym, ile ludzi popełnia samobójstwo, którzy są nieleczeni, prawda. Więc tutaj, no ja bym był chętny, żeby usłyszeć że odpowiedź, skąd pan ma tą informację, że i, i gdzie to można przeczytać, prawda, i że popełniono samobójstwa i zabójstwa, prawda. No. Tak, akurat to jest bardzo łatwe do sprawdzenia. Można w Google wpisać statystyki Policji Amerykańskiej właśnie z dopiskiem Halloween. I właśnie Policja Amerykańska podaje właśnie, no bo w przypadku zabójstwa wiadomo, że zawsze to musi być rejestrowane, także... Proste. To ja tylko króciutkie ad vocem, bo tutaj też jakby miałbym taką wątpliwość, też nie znam jakby tych danych, natomiast... To właśnie znowu w, w imię wiarygodności warto by było sprawdzić. I akurat tak jest, że na rynku polskim teraz wyszła bardzo świeżo, nie wiem, kilka tygodni temu, może trochę więcej, taka monografia tegoż już przywoływanego tutaj włoskiego socjologa Introwinie, który mm, zajmował się nowymi ruchami magicznymi, w tym satanizmem i on napisał teraz, napisał taką książkę, która została przetłumaczona, dotycząca satanizmu. To wydała księgarnia Świętego Stanisława w Krakowie, i tam ona jest znakomicie udokumentowana. Niestety nie przeczytałem jej jeszcze całej, przekartkowałem trochę, ale widziałem, że na przykład jest cały taki wątek dotyczący właśnie kwestii tej, o której tutaj panowie wspomnieli, to znaczy rytualnych rzekomo zabójstw pod wpływem właśnie. Satanizmu na przykład. I on bardzo mocno to poddaje krytyce. Także y, warto tutaj też widzieć, że jakby są różne źródła, że możemy je sprawdzać i jakby samemu sobie też wy, y, samemu sobie też wyrabiać y, zdanie o, y, na, na, te, na podstawie tego, bo w tej przestrzeni, ja to też mówię z perspektywy pracy w ośrodku y, jest bardzo dużo przekłamań. Tutaj na przykład statystyki dotyczące, nie wiem, yy, na przykład osób, które są w jakichś grupach, w jakichś sektach, które coś zrobiły pod wpływem tego. Po prostu daj Boże zdrowie. Tu jest po prostu yy, wolna Amerykanka. Yy, I tutaj naprawdę musielibyśmy każdy przypadek traktować indywidualnie i zobaczyć, czy ktoś udokumentować, że ktoś był w jakiejś grupie, że ktoś zrobił to z tego powodu prawda, albo że ktoś na przykład teraz jest zniewolony czy opętany i widzimy, że on tam kiedyś zetknął się z tym czy z tamtym, z jakąś praktyką, z jakąś magią, z jakimś satanizmem, ale teraz znowu pokazać mechanizm wpływu, kiedy jest cały szereg jeszcze tutaj elementów jego życia, jego innych wpływów, prawda, choroby psychicznej możliwej, mnóstwa, mnóstwa różnych ta, rzeczy, ta, 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 ta. tak, żeby... To wszystko ocenić naprawdę nie jest to takie proste i dlatego wydaje mi się, przynajmniej ja mam takie podejście i, i, i ta prak praktyka mnie tego nauczyła, żeby każdy przypadek trochę traktować indywidualnie i bardzo się wystrzegać jednoznacznych, ogólnych y, ocen y, w takim przypadku, zwłaszcza kiedy chodzi o konkretnego człowieka i też o jego cierpienie często. I mamy pytania. Tak, to pani Alina, potem pan Łukasz. Już zbierzemy wszystkie pytania razem. Alina Wójcicka, psycholog kliniczny i, i, i teolog. W tej chwili jestem po studiach teologicznych również. Słychać? Czy? Słychać. W, w, po pierwsze, y, szatan się bardzo, bardzo cieszy, że my go szukamy szukamy nie tam, gdzie on działa. To jest ogromna inteligencja. Ogromnie przebiegły, przebiegły duch, a my szukamy go w takim znaczku, w owakim znaczku, w, we, wszystkim, we, wszystkim, we wszystkim, czym się da. On się bardzo z tego cieszy. Bo w, interesujemy się różnymi sprawami, ale, ale akurat nie tym. Ja staram się być ortodoksyjna. Bardzo wierzę w to, że Pan Jezus jest mocniejszy od szatana. Natomiast powiem szczerze, że powoływanie się, a tu kilkakrotnie było, na to, co mówią, co mówi zły duch przez osoby egzorcyzmowane. To ja bym powiedziała, powiedziała w ten sposób. Istnieje, po pierwsze można osobie, która jest, z no, samego faktu, że jest egzorcyzmowana, jest poddawana bardzo, silnym, bardzo silnemu stresowi. Można wiele rzeczy wmówić. Absolutnie można wiele rzeczy wmówić i można wiele rzeczy narzucić. I potem, on, i potem nawet, nawet narzuci to, co ona ma odpowiedzieć. A y, powiem szczerze, że byłam sama w sytuacji i obserwowałam tą, y, tą osobę, która została pomówiona o y, bardzo, bardzo konkretnie o zabójstwo. Nie zrobiła tego, ale był tak straszny nacisk. I to niestety osoby duchownej, że w końcu się przyznała dla świętego spokoju. Łukasz Kobeszko, pierwsze piętro, też mam taką krótką w zasadzie refleksję, bo ja przyznam, że mnie trochę zaniepokoiło coś, co usłyszałem tutaj od państwa prelegentów, no ja mam nadzieję, że to bardziej no może wynika z takiej po prostu potoczności rozmowy, że nie zawsze wszystko się tak da jasno i precyzyjnie określić, prawda, ale padła, raz, padła tu w pewnym momencie no taką nutę mogliśmy wyczuć, że no nie w, nie w każdym źle, nie w każdym złu należy się doszukiwać szatana, no jednak wydaje mi się, że to no, nie do końca powinniśmy w ten sposób na to patrzeć, bo jednak tu nie głoszę chyba żadnych radykalnych test, ale w, no w chrześcijańskiej teologii, poczynając od ojców Kościoła, od w, w, wczesnych, czy ojców greckich, czy ojców łacińskich, prawda, no zawsze zło. Niezależnie od tego, czy właśnie w koncepcji Augustyna z Hippony, że zło było pewnym brakiem dobra, czyli jakimś niebytem, czy niezależnie od innych koncepcji późniejszych już w średniowieczu, które bardziej przypisywały zły, jakiś taki charakter konkretnego bytu, nawet ściśle bytu osobowego, prawda, no to to jest, zło zawsze było związane bezpośrednio z grzechem, a grzech jest zawsze bezpośrednio związany z szatanem, więc jednak de facto no, w każdym złu, w, w każdym złym postępku no, należy do doszukiwać się i to jest całkiem słuszne pewnego, prawda, działania szatana, pewnej obecności szatana, pewnego no, płacenia trybutu szatanowi, prawda, tutaj ojciec powiedział, prawda, o tym, że my czasem się usprawiedliwiamy i zrzucamy na diabła pewne nasze czynności, pewne nasze działania na skutek naszej właśnie, właśnie wolnej woli, prawda, no, ale zawsze zobaczmy, że zawsze w grzechu mamy do czynienia z tymi dwoma bardzo ważnymi takimi elementami, czyli pewnej dobrowolności, prawda, i pewnej świadomości, świadome i dobrowolne przekroczenie bożych praw, to jest zawsze grzech, czyli zawsze jednak pewna forma, no w cudzysłowie, czy nie w cudzysłowie, adoracji szatana, prawda, no więc zawsze, zawsze tutaj mamy do czynienia, więc tutaj przestrzegałbym przed takim nawet potocznym, prawda, odróżnianiem, rozróżnianiem pomiędzy złem i szatanym i mówieniem, że się nie należy szatana doszukiwać w każdym złym. Nawet weźmy pod uwagę taką sytuację, która miała miejsce, znowu, tu wrócę do, do patrologii, do ojców, prawda, greckich, który, którzy nawet w takich rzeczach, które my potocznie dzisiaj używa, uz, uznajemy za złak, na przykład choroby. Choroby uznajemy prawda, no, za złe, ale w takim sensie moralnie, ne, moralnie neutralnym. Prawda? Nawet ojcowie kościoła, nawet w chorobach doszukiwali się pewnego zła, czyli de, de facto grzechu, a de facto działania szatana, więc ja bym powiedział, że w każdym grzechu i w każdym bzutu ten szatan nie jest obecny. W, spraw w kwestiach opętania oczywiście on się manifestuje bardzo mocno i często w opętaniu już mamy, nie mamy do czynienia z czynnikiem tej wolnej woli, bo jakby szatan zupełnie przejmuje tą osobę i ten czynnik wolnej woli jest wykluczony, ale nawet w tym, co ojciec, ksiądz wspomniał tutaj, wolnej, w grzechu, który jest po popełniany przez wolnego człowieka, no ten szatan zawsze jest obecny i ten akt jego takiej perwersyjnej, można powiedzieć, adoracji, no niestety jest obecny. więc To tyle, dziękuję. I ostatnie już pytanie. Tutaj rzeczywiście jesteśmy w takim środowisku dosyć zgodnym, i nie mamy tutaj adwokata di diabła. Ja mam pytanie, czy ewentualnie prelegenci spotkali się z ludźmi, którzy świadomie akceptują szatana, diabła, sataniści, no, typu nasz dyżurny Nergal w Polsce. Kim są ci ludzie? którzy, no, dla nas to jest rzeczą oczywistą, no szatan, diabeł jest to po prostu no ucieleśnienie zła, no to nawet m, m, tam, trudno sobie to uzmysłowić, jak to w ogóle można e, go, nie tylko, że czcić, ale w ogóle go przyjąć. Czy, m, czy Panowie się spotkali e, właśnie, jak, kim są ci ludzie, którzy świadomie e, chwalą, zgadzają się e, i utożsamiają się z szatanem? Więc tak, odpowiadając tutaj na to, co Pan powiedział, to musimy pamiętać też o jednej rzeczy, że nasza natura, znaczy bo, to, bo to generalnie po części tak jest, natomiast musimy pamiętać, że nasza natura ma skłonność do grzechu ze względu na grzech Adama i Ewy. Nie? I tutaj, czyli, czyli pośrednio rzeczywiście tak jest, że to jest skutkiem grzechu, czyli tutaj to działanie złego ducha było, jest, ale. No, w tej chwili no to, to jest nie stricte moja jakaś konfrontacja ze złym duchem, tylko ze skutkiem tego grzechu, który był na początku tak, u Adama i Ewy. I, i na, pewno, na pewno jakoś w takim życiu codziennym musimy się z tym mierzyć. I też zgadzam się z tym, co Pan powiedział, właśnie. Że, żeby szukać w, w złód, prawda? Że, natomiast nie wszystko, właśnie tutaj jest kwestia określenia, co jest złem. Czy te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam są pisane i tak dalej, czy one rzeczywiście wszystkie są złem? Nie, nie wszystkie jakby wiemy, ale jeżeli już coś jest stricte określone, tak jak na przykład choroba, rzeczywiście ojcowie kościoła też się do, do, dopatrywali, bo wszędzie tam, gdzie dochodzi do przemijania właśnie i tak dalej, że to też jest właśnie skutkiem grzechu. Także na pewno, na pewno tak jest i, i myślę, że tutaj jakby to jest takie pole, że, że, że nie ma tutaj jakby rozbieżności między między tym, co Pan powiedział i, i tym, co my uznajemy. Natomiast tutaj Pan się, natomiast Pan mówił o, o tym, pytał o to, kim są te osoby, które i dlaczego tak robią. Nie można chyba tego generalizować, bo każdy przypadek jest inny. Natomiast ja osobiście mogę powiedzieć, że na przykład zetknąłem się z osobą, która była czynną satanistką. A jednocześnie studiowała teologię, prawda, żeby gdzieś tam głębiej poznawać te różne rzeczy. Pakty, które podpisywała z diabłem, dotyczyły rzeczy bardzo przyziemnych. I często tak jest, że na przykład, nie wiem, jeden pakt, który podpisywała własną krwią, dotyczył na przykład tego, żeby znalazła. Drugą osobę, z którą się zwiąże i będzie szczęśliwa, i była przekonana, że skoro tam kiedyś się modliła i Pan Bóg jej tego nie dał, no to spróbuje się dogadać ze złym duchem. I, jej przy... I takich paktów miała wiele, i to był przypadek niesłychanie ciężki. Ja pamiętam, że taki egzorcyzm, który miał miejsce, on trwał wiele godzin i ten egzorcyzm był nieskuteczny. Po po tych kilku godzinach ona jaką odwoziliśmy w samochodem dostała kolejnego właśnie ataku. Musieliśmy wrócić. egzorcyzm był dalej kontynuowany. No i ona przyznała się, że miała trzy pakty podpisane z szatanem, które ukryła. Resztę zniszczyła wcześniej. Trzy trzy ukryła. Natomiast no i trzeba było jechać właśnie po te kolejne pakty do Białego Stoku, żeby je przywieźć. Dopiero po, po, po zniszczeniu był jakiś taki efekt, natomiast on był chwilowy, ponieważ ta osoba dalej jednak szukała. No to był bardzo ciężki przypadek. Ona była ekskomunikowana z kościoła, potem. Kontakt się urwał, bo ja po wielu latach dostałem SMS-a od niej, że, że w jakiś sposób wróciła do kościoła, była poddawana egzorcyzmom przez biskupa, i dzisiaj no, jest osobą już uwolnioną od, od złego ducha. Nie, znam, nie, nie wiem, jak to jest w rzeczywistości. Mówię, jakiego dostałem SMS-a od tej osoby, nie wiem, jak wygląda ta sprawa faktycznie. Natomiast, natomiast dużo osób właśnie przywiązanych do, do tych rzeczy przyziemnych i o tych zagrożeniach, właśnie, o których tutaj Państwo też wspominaliście, że takimi zagrożeniami często właśnie jest konsumpcjonizm, jakieś takie różne rzeczy, bo dzisiaj zły duch uderza bardzo mocno w rodziny i, i, i uderza w pośrednio, bo rozbudzając konsumpcjonizm, na przykład skłania nas do tego, że kupujemy rzeczy niepotrzebne, że zaciągamy na to kredyty że efektem jest to, że osoba nie spędza czasu z rodziną, tylko pracuje, pracuje, żeby płacić raty kredytowe. W efekcie na przykład, nie wiem, żona czuje się samotna i szuka pocieszenia gdzie indziej i tak, i, i tak się rozbija rodzinę. Więc to nie, to nie musi być zaraz właśnie jakieś te grzechy bałwochwalcze i te najbardziej takie na tapecie, że tak brzydko powiem. Natomiast, natomiast najczęściej to są rzeczy bardzo właśnie takie przyziemne, i, 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 i dzieją się na poziomie pokusy. Ja chciałem nawiązać do tego, co Pan powiedział, bo Pan tu otarł się o temat bardzo ciekawy, znaczy mnie, do, 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 do z mojej dziedziny medycyny, czy za chorobą stoi jakieś zło i, i szatan. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że miałem kiedyś pacjentkę, która była żoną pastora y, 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 jednego z kościołów protestanckich, takich charyzmatycznych, y, która przez rok bardzo cierpiała i cały kościół się modliło o uwolnienie. Mąż, pastor twierdził, że ona ma za słabą wiarę i nie, nie godził się, żeby ona poszła do lekarza. Ona do mnie przyszła po roku. Ja stwierdziłem, że jest to choroba, dałem jej leki, po trzech tygodniach osoba była zdrowa. Natomiast chciałem powiedzieć, że w historii, ja jestem psychiatrą, w historii mamy taki okres, kiedy zaburzenia psychiczne były domeną kapłanów. Później oczywiście kapłanów chrześcijańskich, czyli księży czy pastorów. Kiedyś byli szaman, szamani, czarodzieje, czarownicy i tak dalej. Później nastąpiło oświecenie, aż i no, tamten był redukcjonizm w jedną stronę w tej, w tej chwili, że wychodzimy z czasów redukcjonizmu takiego medyczno-psychologicznego, że wszystkie zaburzenia psychiczne da się wytłumaczyć tylko działaniem neuronów. Prawda? Natomiast chciałem, zacząć Państwu powiedzieć, bo ja zwykle w poprzedniej audycji, jak Pani mnie zaprosiła, to że zacytowałem taki mój ulubiony fragment wybitnego teologa XX wiecznego, który powiedział, to chodzi o Karla Ranera. Nawet jeśli przyjmiemy, że możliwy jest wpływ jakichś złych mocy na życie człowieka, to fakt istnienia tego wpływu byłby nam dostępny empirycznie jako choroba, właśnie. Choroba, którą można zwalczać używając naturalnych środków. Dziękuję. Czy ojciec jeszcze coś adwocem? Wszystko było powiedziane, tak? Dziękujemy bardzo. Zostawiamy Państwa z tymi. Refleksjami, myślami, myślę, że wiele się wyjaśniło. Dziękujemy serdecznie Państwu za wspólnie spędzony wieczór. Zapraszamy na kolejną debatę 19 listopada o tej samej porze, w tym samym miejscu temat życie dla wiary czy wiara dla życia. To jest temat na razie roboczy. Będziemy Państwa zapraszać. Jeśli Państwo chcą otrzymywać mailem powiadomienia, to też będzie lista, na którą się proszę wpisać. Tymczasem dziękujemy i dziękujemy serdecznie naszym gościom. Ojciec. Ojciec Radosław Broniek, doktor Włodzimierz Szyszkowski i Michał Kondrat. Do zobaczenia.